miasta. Odcinek 6. Totalne nieporozumienie? Jakiś wyimaginowana historia? Mówisz, że tłumaczenie jest niedokładne i przekręcają twoje słowa? I co z tego? Co? Ten lektor na zbyt wiele sobie pozwala. Czyta zupełnie co innego niż mówię w oryginale. Nie rozumiesz tego? Nie, nie znam polskiego. Wiem o tym. Ale nie wiesz, że przespałam się z nim. Jest świetny. Pokażą nas znowu w telewizji i na www.dniasta.blogs.pl. I będzie jak dawniej, jeśli tylko zechcesz. Też bym tak chciał. Założyłam nawet kącik kulinarny. Zrobiłam moje pierwsze placki śmieczane. Były całkiem niezłe. Tylko po co dodałaś tyle cebuli, damo? Blake'u, zostaw nas same. Idź już. Wychodzę, bo tak lektor każe. Chciałabym, żebyś wpłynęła na naszego nowego lektora, Alexis. Za dużo sobie pozwala. Masz rację, ale to śmieszne. Proszę cię, niech nie wyśmiewa się już z moich ramion, jak u nerdowskiej pływaczki. Taka jest moda. Jak śmiesz mówić ze mną o modzie? Ja też jestem modna, Alexio. Oczywiście, bo tak sobie powiedziałaś. Ale to ja siedzę tam na górze i mówię, jakie trendy obowiązują w danym sezonie, jakie cekiny przyszyć na wieczór, a w czym można iść na namaczanie i używaj proszku his. Dyskusja skończona. Uwielbiam mojego lektora. Jest świetnym kochankiem i go nie zamienił. Dałam mu tę posadę, bo dzięki niemu wreszcie czuję, że jestem kobietą. Ale co ty możesz o tym wiedzieć? Nie umiesz nawet zrobić placków ziemniaczanych. Krystel, coś tam, Carrington. Pani w sukience z dekoltem do pasa i pseudobicepsami pod pachą. Koniec odcinka 6. Sponsorem odcinka 6 niekończącego się serialu Dniasta jest producent proszku His. W odcinku 6 dobrze grali. Głosu użyczył bardzo przystojny lektor Iwan i Delfin. Wolne tłumaczenie Koszałek Opałek. Kostiumy do mody Forester. Charakteryzacja pani Małgosia z Warzywniaka. Sponsorem dekoracji w rezydencji państwa Carrington jest Muzeum Narodowe w Warszawie. Oprawa muzyczna wujek Stasiek na syntezatorze. Jednocześnie pragnę poinformować, że nie łączy mnie nic z żadną z kobiet użytych w tym filmie. Jeszcze. Thank you.